W dzisiejszym odcinku zajmiemy się dziewięcioma najczęstszymi błędami sprzedawców na LinkedInie. Zaczynajmy. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński, a to jest program konkretnie o marketingu i sprzedaży. I dzisiaj konkretnie zajmiemy się dziewięcioma z mojej perspektywy najczęściej popełnionymi, tak się chyba o tym mówi, błędami przez sprzedawców na LinkedInie w rozumieniu, Prowadzenia profilu, bądź próby właśnie wykorzystania Linkedina jako narzędzia sprzedażowego. I jeżeli nie jesteś sprzedawcą, to być może to jest taki moment, w którym twierdzisz, że a dobra, to pauzuję, przełączam się na cokolwiek innego, jakiegoś wojewódzkiego czy innego żurnalistę, Ale spokojnie, zostań jeszcze chwilę, ponieważ omówmy się. Pewne z tych rad mają charakter dość uniwersalny, i to, co jest dobrą praktyką, bądź błędem, kiedy jesteś sprzedawcą, to jeżeli jesteś menadżerem, prezesem, czy osobą z marketingu, to są to rzeczy, które również mogą być dla ciebie inspirujące, bo przydadzą się tak samo na twoim własnym profilu, albo może masz w swoim teamie kogoś, komu będziesz mógł ten odcinek wysłać na zasadzie: Wiem, że wszystko z tych rzeczy robisz źle, to teraz może byś tak se przesłuchał, a jednocześnie nie trzeba będzie nikomu wprost mówić, że robi błąd. A tego nikt robić nie lubi. Dużo lepiej wysłać ciekawą treść do przyswojenia, jak to w firmach często bywa. Jedna osoba popełni błąd, a potem na jakimś generalnym spotkaniu pada tak zwany friendly reminder, czyli moi drodzy, a ja przy okazji przypominamy, że zdarzają się sytuacje i wszyscy wiedzą, o kogo w tym momencie chodzi. Poza tą jedną osobą, teraz czasami tak człowiek bywa oporny na wiedzę, ale odjechaliśmy od tematu. Słuchajcie, LinkedIn jest jednym z moich absolutnie ulubionych portali społecznościowych i tam się naprawdę da zrobić biznes pod warunkiem, że podejdziemy do tego sprytnie i umiejętnie, a niestety w wielu wypadkach tego sprytu bądź umiejętności zwyczajnie brakuje, bo w sieci jest cała masa dość banalnych porad, jeżeli chodzi o to, jak powinno się na Linkedinie działać. Stąd też również, jeżeli chodzi o katalog błędów, to ja absolutnie pominę te, które pojawiają się w praktycznie każdym artykule, jeżeli się wpisze, co robić, albo czego unikać na LinkedInie. To jest taki stały repertuar środków typu nieuzupełniony profil, brak zdjęcia w tle, na którym promujesz swoje usługi, brak uzupełnionych informacji o karierze. W sensie, kurde, jeżeli zakładasz profil na LinkedInie, to trochę po to, między innymi, żeby pokazać, co robisz w życiu. Więc naprawdę nie potrzebujesz zewnętrznego konsultanta, żeby ci powiedział, że profil należy uzupełnić. Mówić to sam LinkedIn, kiedy go zakładasz. Pozwolę sobie natomiast tylko na jeden komentarz w tymże kontekście: że rzeczywiście. Jeżeli już wypełniasz profil swojej firmy i z tego swojej historii zawodowej, że tak powiem, w poszczególnych firmach, to możesz zrobić jedną z dwóch rzeczy źle. Tą pierwszą, tą najbardziej banalną jest to, że po prostu nic tam nie wpiszesz, czyli generalnie masz stanowisko, a co tam robiłeś? Odpowiedź brzmi domyśl się, w sensie ja mam się domyśleć patrząc po prostu po tejże fancy, jak to mówią anglosasi, wymyślnej nazwie stanowiska. Ale z drugiej strony rzeczą, która już jest tak samo błędna, ale nie jest aż tak często punktowana w artykułach o LinkedInie, to jest wątek, że będziesz się kusić na jakieś górnolotne słowa. Bo gdybym miał wskazać taką jedną najbardziej memiczną rzecz związaną z LinkedInem, fenomenalnie punktowaną na Facebooku przez fanpage Mądrości z LinkedIna, którego moderatora nie znam, ale z tego miejsca człowieku gorąco Cię pozdrawiam i strasznie sobie cenię Twoją pracę, to są to takie wszystkie Frazy mówiące niesamowicie wymyślnym językiem o bardzo prostych rzeczach. Typu, zajmowałem się realizowaniem ścieżki klienta od momentu pozyskania do momentu satysfakcjonującego zakończenia projektu. W rozumieniu przyjmowałem zamówienie. <laughs> Więc jeżeli już chcesz rzeczywiście wpisać coś na swoim LinkedInie, to niech to nie będą takie rzeczy, które swoją drogą pewnie znalazłbyś w opisie stanowiska albo w ogłoszeniu o pracę, takie typowe pod CV, tylko po prostu wpisz. Co udało Ci się osiągnąć, kiedy na tym stanowisku byłeś? I właśnie najlepszym przykładem, po którym mogę sięgnąć, jest jednocześnie element, na który ja zawsze zwracam uwagę, kiedy wpadają do mnie cefałki w rekrutacji. Najbardziej przyciągają mnie te cefałki, w których ktoś poza opisem, z czego się składała jego praca typu robiłem to, to czy tamto jednocześnie mówi mi, co mu się udało w ten sposób osiągnąć. W tej chwili jesteśmy w procesie rekrutowania kolejnych osób do działu sprzedaży i kiedy widzę, że ktoś właśnie mówi, że wprowadził nową procedurę XYZ w firmie, która przełożyła się na na przykład skrócenie czasu pracy o tyle bądź tyle. Albo jak ktoś mówi, że po konsultacjach z zespołem byłem odpowiedzialny za wdrożenie nowej linii biznesowej, która przełożyła się na wzrost przechodów o tyle i tyle, to sobie mówię, człowieku kocham cię, zapraszam cię na rozmowę, na rozmowę sprzedażową, w tym wypadku rozmowę kwalifikacyjną, bo widać, że potem po pierwsze myśleć o tym, co robisz w robocie, a po drugie jeszcze się sprzedać nawet samym dokumentem. Więc to, co by się sprawdziło w dobrym CV, na LinkedIn, w dobrym CV przy wysyłaniu czegoś, aplikacji o pracę, tak samo sprawdzi się, jeżeli chodzi o profil na LinkedInie, bo umówmy się na części osób, właśnie ta sekcja jest trochę takim wirtualnym CV i do tego LinkedIn im tak naprawdę służy. Więc o ile więc rada typu miej uzupełniony profil, jest radą z kategorii banalnych i nie chcę jej już przesadnie rozwijać, o tyle właśnie cała, cały diabeł tkwi w szczegółach. Co to znaczy w Twoim wypadku, że będziesz mieć rzeczywiście dobrze uzupełniony profil. Ale w tym momencie już przechodzimy do błędów kolejnych, które z mojej perspektywy już tak oczywiste nie są. I równie często w tych wszystkich artykułach, co robić albo czego nie robić na Linkedinie, już ich nie widzę. I pierwszym z takich błędów jest to, że. Wysyłasz zaproszenie, i potem od razu wysyłasz jakąś sprzedażową gadkę. Uch, to jest w ogóle powód, dla którego ja się boję otwierać sekcję zaproszeń do kontaktów na LinkedInie, bo codziennie czekają tam zaproszenia od ludzi z HR-ów. I ja w sumie nie wiem, czy ktoś chce mnie zrekrutować. Czy na przykład ktoś chce mnie zaprosić, bo ja czasami publikuję jakieś takie swoje przemyślenia na temat zarządzania i część z nich zahacza o aspekty rekrutacyjne, bo jest to proces, w który w naszej firmie czasami jeszcze bywa, zaangażowany na jakieś kluczowe stanowiska. Ale coraz częściej, niestety, przekonuje się na swojej skórze, że to tak naprawdę cel tych ludzi jest inny. Oni chcą, żeby ja przyjął zaproszenie, bo wówczas od razu, z prędkością światła, albo z pomocą jakiejś automatyzacji, albo ktoś faktycznie tylko tam siedzi i czeka. Aż ja to przyjmę, dostaję w tym momencie ofertę typu Dzień dobry, widziałem, że właśnie poszukują Państwo kogoś na stanowisko XYZ, a ja pracuję w takiej firmie, która zajmuje się tutaj w ogóle outsourcingiem procesów rekrutacyjnych i w tym momencie możemy za bie, 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 bie. Czyli jest ten pierwszy aspekt, którym jedyną rzeczą, która prawdopodobnie jest personalizowana, jest nazwa stanowiska, na które ja rekrutuję, albo w ogóle nawet tego nie ma, bo po prostu na ślepo szuka wszystkich prezesów i niczym coldmaila traktuje LinkedIna. No, dramat po prostu, w sensie to tak nie powinno działać, bo jeżeli byśmy mieli powiedzieć o jednej rzeczy, która kogoś może wkurzać, to właśnie to, że próbujesz nawiązać jakąś relację, której od razu próbujesz sprzedać. Więc ja strasznie nie lubię tej brzydkiej analogii o pierwszej rance w marketingu i sprzedaży, która jest nadużywaną wręcz historią, ale w tym wypadku idealnie by do tego pasowała. Odpuścimy sobie opowiadanie jej, wiesz o którą nawikę chodzi. W każdym razie, tym najczęstszym błędem jest stwierdzenie, że od razu będziemy konwertowali jakiś kontakt na lidy. To jest absolutnie bez sensu. W sensie, taki człowiek, u takiego człowieka jesteś od razu skreślony. Ledwo co cię przyjął, a ty już mu wysyłasz, czym się zajmujesz. I pewnie zaraz się znajdą w komentarzach pod tym odcinkiem, czy gdziekolwiek ludzie, którzy mi powiedzą, że ale ja tak zrobiłem i działa. No, trafiło się ślepej kurze dziarno. W sensie, jeżeli coś zrobimy na masę, nad taką typową anglosaską taktyką spray and pray, czyli rzuc, idź szeroko i módl się, żeby zadziałało, to na pewno znajdą się ludzie, idąc takim myśleniem o cyklu sprzedażowym, którzy akurat teraz, akurat potrzebują tego, co masz w swojej ofercie. I na tej podstawie można budować swoje samozadowolenie z własnych działań i jeżeli jest to twoja taktyka, Spoko. Ale jeżeli chciałbyś mieć jednak wyższą konwersję i przy okazji nie zniechęcać sobie wszystkich tych, którzy idealnie, których idealnie wbiłeś się w moment zakupu, to może należałoby do tego podejść odrobinę mądrzej. W ogóle nie ma nic złego w tym, żeby od razu po przyjęciu zaproszenia rzeczywiście do kogoś napisać, bo większość tego nie robi. Więc jest to taktyka, żeby się wyróżnić, pokazać tej osobie, a swoją drogą, tak nawiązując do algorytmów, algorytmy mediów społecznościowych mają tak, że te osoby, z którymi rozmawiamy, robimy konwersacje zamknięte na Messengerze na przykład czy coś i jednocześnie są tymi, które algorytm wyświetla nam częściej. Więc może być realny powód, żeby coś takiego napisać, ale to może napisać, że hej, albo co tam u Pana, albo jakkolwiek się przywitać, albo nawiązać może do czego, dlaczego do w ogóle kogoś zapraszasz, albo na jakie treści liczysz. Zadaj jakieś interesujące pytanie szczerze i faktycznie mając potem czas na odpowiedź, a nie tylko od razu wysyłaj wiadomość sprzedażową. A skoro przy tym jesteśmy, to czas na błąd numer dwa. I powiedziałbym, że błąd numer dwa to jest brak regularnego i strategicznego poszerzania swojej sieci kontaktów. Czyli w teorii LinkedIn dla sprzedawcy jest narzędziem do prospektingu, co oznacza, że z pomocą sejsu nawigatora czy innych możliwości powinniśmy nieustannie przeczesywać bazy osób potencjalnie zainteresowanych, wysyłać im zaproszenia i próbować budować jakąś relację. Tyle modelu teoretycznego. W praktyce bardzo często jest tak, że taki sprzedawca ma założone konto, bo albo mu dział marketingu kazał, albo mu szef kazał, bo ma rzekomo coś tam nowego zrobić. Tylko nic się z tym potem nie dzieje. Więc taka osoba nawet być może publikuje, ale po prostu to, do czego ci gorąco namawiam, to jest zrobić sobie stały blok w kalendarzu albo powtarzalne zadanie, że na przykład co poniedziałek poświęcę 15-20 minut na ustalenie, kogo teraz zaproszę do swojej sieci kontaktów i właśnie być może przy okazji wyprodukuje tę dwutrzylinikową wiadomość, czemu akurat do tej osoby piszę. Żeby pokazać, że nie jest to ten kontekst sprzedażowy, jakby nie było nawet przy samym zaproszeniu. Często możemy coś takiego wpisać, i to ci powinno zwiększyć przyjmowalność, jeżeli można by to tak stwierdzić, takich zaproszeń. No bo jak cię będzie zapraszał New Business Manager z firmy XYZ bez komentarza, to raczej taka osoba jak ja, jak i z tymi teraz, z góry stwierdzi, że jedyną intencją tego zaproszenia jest to, żeby za chwilę dostać follow upa o sprzedaży. Kiedyś swoją drogą, tak dzisiaj mamy odcinek, który mnie co zbaczam z tematu, ale bywają i takie. <kuh> Kiedyś bardzo dużo miejsca poświęcałem w swoich materiałach, również na tym kanale, mówiąc o czymś, co nazywam na własny użytek łamaniem konwencji. Czyli, jest, jeżeli jest pewien ustalony styl czy sposób działania, który jesteś w stanie wskazać i lekko go obśmiać, to jest to bardzo potężne narzędzie w marketingu i sprzedaży. Więc, na przykład, dla mnie osobiście, jednym z lepszych wiadomości, którą można wysłać jako wiadomość towarzyszącą takiemu zaproszeniu do sieci kontaktów, nie jest tam opisanie w tej sekcji zaproszenie typu dzień dobry, buduje swoją sieć kontaktów, niesamowicie im pan imponuje, bla, 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 bo to jest taki dość typowy sposób do tego podejścia. Ale, na przykład, wrzucenie tam wiadomości typu spokojnie, jak pan przyjmie, to na pewno za 5 minut nie wyślę żadnej wiadomości sprzedażowej. Bo to jest właśnie obśmianie konwencji. Ktoś, kto nieraz takie zaproszenie przyjął i dostał potem od razu w ryj taką hamską wiadomością sprzedażową, w tym momencie może się zaśmiać, zrozumie, że ty też rozumiesz, czemu, jak to ludzie nieumiejętnie wykorzystują i już jest zbudowana między wami humorystyczna, na tym, że humorze, nic porozumienia, warto tak zrobić, przetestuj i daj mi znać w komentarzach, czy zwiększyła się twoja konwersja przyjętych zaproszeń. I pamiętaj, obśmiewanie konwencji obowiązujących w jakiejś branży, jest jedną z najskuteczniejszych metod właśnie budowania zaufania czy takiego zaangażowania po drugiej stronie. A wracając do głównego wątku, właśnie w ogóle brak poświęcania czasu na to, żeby regularnie tworzyć coraz większą publikę, coraz większą audiencję, sieć kontaktów na swoim LinkedInie w sposób przemyślany, a nie jak mi się przypomni raz na jakiś czas, albo jak mnie tam będzie szef cisnął, że powinienem to robić, jest jednym z tych najczęstszych błędów i przechodzimy w tym momencie do następnego. Mówiliśmy już o tych wiadomościach sprzedażowych. I mówiliśmy o tym, że nie powinno się ich wysyłać od razu po tym, jak ktoś nas przyjmie. Natomiast pytanie brzmi, czy w ogóle ich w takim razie nie wysyłać? No skądże znowu? W sensie po to nam są ci ludzie, żebyśmy chcieli im coś sprzedać. Więc na pewno przyjdzie ten jeden właściwy moment, w którym będziemy chcieli, o tą sprzedaż zahaczyć. Pytanie brzmi, jak ten moment realnie wyczuć albo jak zagadać? W sensie, na jakiej podstawie stwierdzić, że komuś coś takiego realnie może być potrzebne? I tutaj właśnie w tym kontekście tych osób z HR-u, które mnie przyjmują, problem. mi te zaproszenia, żebym ja je przyjął, jest właśnie sedno problemu. Bo szczerze, gdyby to było tak, że któraś z tych osób stojących za tymi agencjami outsourcingu, rekrutacji, czy jak tą kategorię nazwać, zaprasza mnie do znajomych. Następnie po prostu czeka, aż ja się podzielę jakimś ogłoszeniem albo powiem, że hej, szukamy ludzi, bla bla bla, i wtedy do mnie napisze: Dzień dobry, widziałem, że pan coś takiego szuka, ale nie, że dopiero w tym momencie mnie nie przyjmuje i wtedy napisze: To ja bym miał do takiej osoby dużo większe zaufanie, ponieważ to jest realnie moment, w którym należało to zrobić. U mnie się rozpoczął proces i można do niego nawiązać. Podam przykład najgenialniejszej z mojej perspektywy i najlepszej, właśnie w kontekście takiego nomen omen. Zrozumienia kontekstu sytuacji, ktoś do mnie kiedyś napisał. Otóż któregoś roku, już nie pamiętam, z jakieś dwa lata temu, dostałem na urodziny firmy, czy swoje własne, od swojego zespołu taką oszukaną okładkę Forbesa. Po prostu ekipa zrobiła zdjęcie, w sensie ja pewnie na okładce Forbes'a nigdy nie wyląduję, co najwyżej w ramach jakiejś rubryki kryminalnej, natomiast wrzucili moją, moją i tam jakieś śmieszne teksty i wyglądało to jak prawdziwy Forbes, taki inside joke typowy. I ja oczywiście, bo to było zabawne, wrzuciłem tę pseudo okładkę Forbes'a na swojego Linkedina. Swoją drogą liczba ludzi, która się nie wczytała i uznała, że faktycznie jestem na okładce Forbes'a, była zdecydowanie za wysoka jak na moje standardy, ale temat na inną dyskusję. Natomiast w tym dokładnym momencie, kto się do mnie odezwał? Uwaga, osoba, którą miałem już w sieci kontaktów, jakaś osoba, której, którą teraz personelów nie pamiętam, ale jeżeli tego słuchasz, gorąco Cię pozdrawiam. Jakiś new business manager właśnie w tejże grupie medialnej i pisał do mnie mniej więcej tak, że Dzień Panie Arturze, bardzo fajna okładka. Gdyby jednak kiedyś chciał Pan pokusić się o obecność na prawdziwej, albo na początek o artykuł w Forbesie, w którym moglibyśmy to i tamto. To ja jestem po drugiej stronie, wystarczy, że pan powie, przekażemy informację, dogramy warunki. No pyszne rozwiązanie sytuacji. Więc ten człowiek realnie miał mnie prawdopodobnie na jakiejś swojej prospektowej liście w Sejs nawigatorze. regularnie sobie przeglądał co, gdzie i ja robię, nie próbował mi to tak wcisnąć do gardła bez powodu do tego, żeby mnie zaczepić, tylko wyczekał moment. Pewnie do innej osoby napisałby przy okazji zbliżającego się ważnego wydarzenia firmowego, w każdym razie za każdym razem byłby ten uzasadniony powód kontaktu. Więc właśnie dlatego najpierw budujemy strategicznie sieć kontaktu, następnie patrzymy, próbujemy obserwować, co ci ludzie robią, publikują, czyli tak wyszukujemy aspektów, co się u nich dzieje, i dopiero wtedy, kiedy jest ku temu sytuacja, sprzyjające warunki, się mogli delikatnie powiedzieć, to odzywamy się z taką personalizowaną wiadomością. Ja, domykając pętlę, oczywiście artykuły nie kupiłem, bo jestem zbyt gospodarny i oszczędny, natomiast gdybym miał kupić. I rzeczywiście uznałbym to za potrzebne w tamtym momencie, to na pewno po takiej wiadomości bym to kupił. Zresztą, kurde, dwa lata minęło od tego momentu, a ja to dalej pamiętam. Więc jak kiedykolwiek będę miał kupić ten artykuł w Forbesie, to się właśnie do tego pana odezwę. Uf, kolejny błąd, kolejny wątek. Uwaga, przesadne przejmowanie się algorytmem. Za każdym razem, kiedy w ogóle dyskutuje się o mediach społecznościowych albo o LinkedInie chociażby też, w tym węższym znaczeniu mediów społecznościowych, to się pojawia ten wątek, że trzeba prowadzić aktywnie profil, angażować, wtedy właśnie dotrzemy do naszych odbiorców i potem możemy im coś sprzedać, czy jakiekolwiek mamy w tym momencie niecne intencje. I brzmi to bardzo sensownie. Natomiast prowadzić może do pewnej niezdrowej fascynacji algorytmem. Nie zliczę jak często dostaję pytania typu, o jak dokładnie działa algorytm medium XYZ? A co na LinkedInie z perspektywy algorytmu jest ważniejsze? Ankieta czy założone PDF-y, A czy jak użyję takich słów kluczowych w opisie profilu jako sprzedawca, to będę wyżej wypozycjonowany w wyszukiwaniu? A czy komentować wpisy od razu po publikacji czy po pół roku? I tak dalej, i tak dalej. Mam taki złośliwy, bo ja taki z natury jestem, tylko na tym kanale się moje drodzy staram kamuflować. Mam taki zawsze złośliwy komentarz, że co najgorzej wpływa na algorytm i najgorzej wpływa na widoczność Twoich postów? To, kiedy są beznadziejne. Bo właśnie większość taka jest. Jest albo taka, zresztą robiłem całkiem niedawno odcinek o tym, jak zaudytować swoje medy społecznościowe, gorąco do niego polecam, albo nagrywałem nawet odcinki typu co publikować na LinkedInie, tam również Cię odsyłam. I powiedziałbym to po prostu w ten sposób. Odpuść sobie całkowicie, albo prawie całkowicie, Przejmowanie się algorytmem. Da się dość szybko opanować 3-4 najważniejsze takie makroczynniki, które mają rzeczywiście główny impact typu jak czas publikować, dni czy godzinę. One są niezależne od medium. Wchodzenie na poziomy. Typu, który komentarz, albo typ komentarza, albo typ formatu postów, to już zostaw osobą z marketingu, bądź osobą, które są na tyle głębokimi specjalistami w mediach społecznościowych, że ma to znaczenie. Jeżeli masz sieć kontaktów na kilka kilkanaście tysięcy osób, profil na kilka kilkanaście tysięcy osób, to te mikroczynniki i tak ci nic nie dadzą. W sensie, impact na zasięgi twojego profilu będzie zbyt mały. Więc zamiast zastanawiać się nad tym, w jakiej formie coś publikować, zastanów się po prostu bardziej nad tym, co zainteresuje grupę docelową, której chce zaimponować, do której chce dotrzeć, z którą chce być w kontakcie, i na to poświęć 90% swojego czasu na namysł, jeżeli taki w robocie w ogóle przy typowym zapieprzu, jaki większość z nas ma, w ogóle masz. Mniej myślenia o algorytmie, więcej myślenia o treści i zarówno odbiorcy, jak i sam LinkedIn ci za to wówczas podziękują. I wątek tych treści musimy w kontekście kolejnych błędów jeszcze odrobinę poeksplorować. Ponieważ powiedziałbym tak, większość ludzi skupia się wyłącznie na tym, co publikować na swoim profilu. Jak go budować, jak poszerzać tę sieć kontaktów, więc założenie jest takie, że zbuduję sobie sieć kontaktów, powysyłam te setki zaproszeń, potem będę publikował fantastyczne posty, jak to mówią anglosasi, najlepszą rzecz pokrojonym chlebie. I potem ci ludzie zgłoszą się do mnie, że coś kupić. Jest tu wiele bardzo optymistycznych założeń. Na przykład takie, że algorytm w ogóle będzie tym ludziom twój profil pchał. Biorąc pod uwagę, że nie rozmawiasz z nimi, jesteś niedawno w sieci kontaktów, poprzednie posty mogły ich nie angażować i tak dalej, i tak dalej. Więc taką najważniejszą radą, którą mogę udzielić, jest następująca rada. Mniej skup się na tym, co publikować u siebie, a bardziej na tym, co skomentować u kogoś. W sensie, bo inaczej jest taka perspektywa, że możecie trochę wdać się w miankę. czyli są sobie ci ludzie, na przykład tacy menadżerowie, którym chcesz coś obchnąć, oni sobie publikują swoje rzeczy, ty jesteś sobie sprzedawcą, czy osobą po prostu z jakiejś firmy, publikujesz sobie swoje rzeczy, jest hipotetyczne założenie, że nawzajem się do siebie przyciągniecie. To jak to zintensyfikować, w sensie jak sprawić, żeby to było bardziej możliwe? Otóż to ty bądź tą osobą, która pójdzie na profil tamtej osoby i coś u niej Rzeczywiście sensownie skomentuje i da się przy okazji zauważyć. LinkedIn jako medium ma problem. Tym problemem jest mały procent realnie aktywnych użytkowników. Przez realnie aktywnych rozumiejąc, tych, którzy regularnie publikują treści, ale przede wszystkim tych, którzy angażują się u innych osób. Więc zakładam, że o pierwszej rzeczy już myślisz, zakładasz profil i chcesz tam publikować i być może nawet to robisz. Brawo dla ciebie. Jesteś w forpoczcie użytkowników, w tym topowych procentach. Ale jak chcesz być jeszcze lepszy? To po prostu nie bądź biernym odbiorcą treści swojej grupy docelowej. Reaguj na to, co narobi, co narobi, przepraszam. Wchodź, publikuj, komentuj. Byle nie na siłę, zawsze trzeba to zrobić, zachować umiar, i tutaj trochę nie da się skomentować, co to znaczy nie na siłę. Natomiast doskonale wiesz, które komentarze pod niektórymi profilami to są te, te na siłę, więc to do tego się da dojść. Ale faktycznie wyczekuj tego momentu, po prostu pojaw się kogoś w komentarzu. W sensie z równym pietyzmem adresuj wątek komentowania i przyglądania się cudzym treściom, jakim, po, jaki przykładasz do swoich własnych, po prostu. To byłaby kolejna z moich rad w tym momencie. I wreszcie ostatni błąd w kontekście publikacji wszelkiej maści, to jest publikowanie wyłącznie treści sprzedażowych. Ojej, ile ja takich rzeczy widziałem? Są takie różnego rodzaju banki treści na LinkedIna, o których nie będę mówił dokładnie, ponieważ wiedzą Państwo, w czym wiecie, są różnego rodzaju firmy, które się tym zajmują. Z drugiej strony, czasami też działy HR czy działy marketingu przygotowują gotowe profile, gotowe publikacje do opublikowania na naszych profilach i rozsyłają po firmie, mówią macie, bierzcie, jedźcie, publikujcie z tego wszyscy. Niestety, kiedy rzecz tyczy się treści dla na przykład osób z działu handlowego, to bardzo często te posty są wyłącznie postami o charakterze informowania o usłudze i w tym momencie po prostu jej promocja. Albo coś nowego wdrożyliśmy w naszej firmie, w naszej usłudze, w naszym produkcie, albo jakbyś miał tylko takie potrzeby, to walto nas jak w dym. A tymczasem wszystkie poradniki mówią, że powinniśmy jednak tworzyć treści edukacyjne, angażujące i tak dalej, a nie tylko hamsko sprzedażowe. Więc ja mam dla Ciebie jeden bardzo prosty test, któremu możesz poddać każdy post, napiszesz, którego napiszesz sam, albo który napisze w Twoim imieniu bądź dla Ciebie ktoś z innego działu. I brzmi on następująco: jeżeli twój post brzmi jak reklama, i dałoby się go opublikować, na przykład na profilu firmy, bez Zmiany, przecinka, dodawania czegokolwiek, to znaczy, że nie jest to dobry post na profil prywatny. Tylko tyle i aż tyle. Bo to równie dobrze mogło być po prostu sponsorowanym postem typu reklama. Bo owszem, można i powinno się informować o nowościach w ofercie, zmianach w posłudze itd., itd., natomiast należałoby temu nadać jakiś osobisty sznyt, Twój komentarz, co o tym sądzisz, napisać to po prostu z większym luzem. W Twoim osobistym stylu, z Twoim charakterem, z jakimś własnym i tak itd, i tak dalej, może oprzeć to na jakiejś anegdocie, historyjce, co sprawiłoby, że taki post byłby nieużywalny jako uniwersalna reklama, albo nieużywalny jako gotowy post do publikacji na Company Page'u. Tymczasem często właśnie firmy mają te banki postów do, do użycia i na przykład czterech handlowców wrzuca. Albo coś niemalże identycznie brzmiącego, albo wręcz identyczne, więc jak jest to wręcz identyczne, to z góry wiadomo, ale jeżeli jest to niemalże identyczne, to potem zadaje takie pytanie, czy ja mógłbym wziąć post tego pana, opublikować jego kolegi i czy on by dalej siedział. I przeważnie jest tak, co oznacza, że ten post w ogóle nie oddaje charakteru tamtej osoby, jego prywatnej marki osobistej nie buduje też w tym momencie wcale, a często ludziom na tym również zależy, jak i w ogóle... Nie będzie miał aż takiego impaktu, a przecież właśnie dlatego prowadzimy te profile osobowe, bo przyciągają uwagę i angażują inaczej niż profile czysto firmowe. I wreszcie ostatni błąd, taki już mniej związany bezpośrednio z działami sprzedaży, ale pozwolę sobie go dla porządku również wymienić, po prostu widziałem, że jest to wielokrotnie obśmiewana taktyka, jeżeli chodzi o rozmowy z menadżerami bądź procesami, a jest niesamowicie mocno promowana na różnego rodzaju szkoleniach z Linkedina, o których jak widzisz, mam ambiwalentne zdanie. Jest to wyróżnianie się na siłę poprzez kreatywne nazwy stanowisk. Dostajesz więc zaproszenie od kogoś, kto się przedstawia jako czarodziej sprzedaży. I ja sobie myślę wtedy, co ten człowiek robi. Może robi tak abrakadabra pp, i wszystkie lidy mi znikają z crm <gry> albo cokolwiek. Nie mam absolutnie pojęcia. W sensie albo jesteś new business albo czarodziejem sprzedaży. I ja rozumiem to myślenie w kategoriach wyróżnij się albo zginij, bądź oryginalnym i tak dalej, ale nie wylewajmy kurde dziecka z kąpielą. I przypół biedy, jeżeli to będzie tłumaczyło się w miarę przez się, ale kiedy ktoś na przykład pisze do mnie, że on jest czeladnikiem treści, to co to robi? Co ty robisz w pracy człowieku? Na czym ta twoja bycie czeladnikiem de facto polega? Jaki to jest poziom specjalizacji? Czasami firmy mają coś takiego, że nazywają wszelkie procesy wewnątrz organizacji w sposób, z którego nic nie wynika. I potem mi mówią, że he, he, he to jest takie sprytne, bo wiesz, każdy może mieć. Proces sprzedażowy. My mamy metodę doprowadzania klienta do satysfakcji wynikającej z czegoś i na to jakąś anglojęzyczną brzmiącą nazwę. Mówię, no, czyli proces sprzedażowy. Nie, 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 co ty mówisz, to, wiesz, to w ogóle działa zupełnie inaczej. Mówię, fajnie, ale to i tak muszę to się dowiedzieć w trakcie. Nie dowiem się z tego, a jeżeli w ogóle nie będę chciał tego waszego dziwnie nazwanego procesu przejść, bo mnie odstraszy nazwa, to nawet nie będę miał okazji tych rzekomych wyrośników docenić. Więc ja zawsze wychodzę z założenia, że prostota wygrywa z kreatywnością na dzień dobry, szczególnie w sprzedaży i marketingu. Kiedyś tu mogę sobie, muszę sobie pozwolić na anegdotę, ale właśnie bazując na dwóch reklamach, które widziałem. Jedna reklama to była reklama taką, którą my na przykład puszczamy dla jednej z moich spółek, firmy doradczej Suasio, która brzmi. Doradzamy w marketingu i sprzedaży firmom B2B i sklepom internetowym. Proste, proste. Pytanie brzmi, czy wiesz, co te firmy robią? Co ta firma robi? Zakładam, że wiesz. A potem była inna reklama podobnej firmy, która brzmiała: odczarowujemy świat sprzedaży. No i mówię: hmm, dużo bardziej kreatywne niż moje prostolinijne, przyziemne gadanie w reklamie, ale. Czy wiesz, co ta firma robi? Tak na pierwszy rzut oka, bez zagłębiania się, zakładając, że chciałbyś to zrobić? No właśnie. Myślę, że jednak ta czysta, czysta intencja komunikacyjna, a już szczególnie dla sprzedawców, jest dużo ważniejsza niż wymyślne wyróżnianie się na siłę. Podsumowując więc, bo było tego dużo, a takie podsumowanie może Ci się przydać jako checklista na koniec. Po pierwsze, banalne, ale warto dla porządku powiedzieć, nieuzupełniony w sensowny sposób profil. Czyli profil, który być może nawet ma opisy, co robisz w robocie, ale na tyle ogólne, że nie mówi, co udało ci się w niej osiągnąć. Więc dziel się swoimi realnymi, udanymi projektami, zmianami w organizacji, wynikami itd. Po drugie, ledwo wyszlesz zaproszenie do sieci kontaktów i od razu wysyłasz pit sprzedażowy. Nikt tego nie lubi. Po trzecie, brak regularnego, strategicznego poszerzenia swojej sieci kontaktów, na których po prostu trzeba sobie zarezerwować czas i faktycznie to robić. Po czwarte, dokładnie takie same wiadomości sprzedażowe do wszystkich, zamiast czekać na odpowiedni moment i kontekstualizować to. Nawiązywać do czegoś, co niedawno człowiek zrobił, i w tym momencie mówić, że i właśnie dlatego pomyślałem, że to jest coś, co mogłoby się Panu przydać. Po piąte, zdaje się, przesadne zajmowanie się algorytmem. Jak masz o czymś myśleć w kontekście LinkedIna, to myśl co publikować, a nie co zrobić, żeby to algorytm polubił, to drugie naprawdę jest mniej ważne i niewiele ci pomoże. Po szóste. Brak angażowania się na cudzych profilach, czyli ponownie, sporo uwagi swoim treściom, ale jesteś tu dla swojej grupy docelowej, dla swoich potencjalnych klientów, więc idź do nich, idź na ich profile i tam próbuj z nimi gadać. Może bardziej docenią to, że to właśnie robisz, zamiast hipotetycznie zakładać, że o, będą niesamowicie zaimponują im treści, które publikujesz. Po któreś już, zgubiłem się, więc po prostu tak to powiem. Publikowanie wyłącznie treści sprzedażowych, które nie przeszłyby testu pod tytułem czy ja to mogę opublikować bez jakiejkolwiek zmiany na profilu firmowym? I wreszcie, ostatni, wymyśl na nazwy stanowisk, procesów czy czegokolwiek innego, co opisujesz u siebie na profilu. Prostota zawsze wygrywa z takimi skomplikowanymi rzeczami. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że któryś z tych błędów rzeczywiście będzie dla ciebie inspirujący i być może albo komuś pomożesz coś zmienić w swojej organizacji, albo sam coś zmienić w swoim Linkedinowym i nie tylko postępowaniu. Jeżeli w ogóle tematyka Linkedina jest ci bliska, to ja od niedawna organizuję. Otwarte szkolenia z komunikacji i sprzedaży na LinkedInie, podlinkujemy je tutaj właśnie w opisie, żebyś mógł się zapoznać z agendą, co my tam właściwie robimy. To jest taki typ szkolenia, którym jestem bardzo często proszony przez firmy i prowadzę je przeważnie dla konkretnych organizacji, a od niedawna stwierdziłem, że w zasadzie czemu byśmy nie mieli spróbować złapać jakiejś takiej grupy otwartej osób z różnych firm i przy okazji na takim warsztacie jednodniowym wymienić się nie tylko tą moją wiedzą z konkretną organizacją, ale również takimi informacjami ze sobą. Jak widzisz, moje podejście do LinkedIna jest, nazwijmy je delikatnie, nieklasyczne w stosunku do tego, jak to przeważnie wygląda w innych organizacjach. Więc może to będzie właśnie ten faktycznie skupiony na biznesie i wynikach typ szkolenia czy warsztatu z LinkedIna, który będzie dla Ciebie, dla ciebie interesujący. Ale dziś to wszystko. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie, bądź obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia, bądź usłyszenia, co za tym idzie w przyszłym tygodniu. I cześć! Kiedyś dostałem w ogóle życzenia świąteczne jako wiadomość sprzedażową i to się otwiera z automatu, nie, no bo sobie patrzysz, no i otwieram tam choinka, a w tle dzień dobry wszystkiego najlepszego z okazji świąt, a tak w ogóle to zajmujemy się swoją drogą. I tak mówię, ja z jednej strony doceniłem to strasznie, mówię zajebiście sprytne, ale z drugiej strony nie smak pozostał.